Hejka kochani, dzisiaj otworzymy kolejny kalendarz. Jest to kalendarz z Rossmana. Kupiłam go za 89,99. Pojawiły się w Rossmanie kalendarze, a więc są i u mnie. Jest to manufaktura piękna, jest to 24 dni magicznej kąpieli. Więc przekonajmy się, co jest w środku. A więc przechodzimy do otwierania kolejnego kalendarza adwentowego. W końcu ktoś ułatwił mi życie i zrobił numerki po kolei. Spójrzcie. Nie pomylę się w końcu, nie będę szukała pół godziny, super. Muszę wam powiedzieć, że nieco jak teraz podniosłam, posypał mi się ten kalendarz, więc boję się, czego mogę się spodziewać w środku. A więc nie przedłużając dłużej, otwierajmy. Przypominam, że ten kalendarz kosztował 89,99 w naszym Rossmanie w Polsce. Ale to będzie batalia, otwieranie tego. Widzicie, jak to się otwiera? Nie mamy nic opisane, więc mamy tutaj taką kapsułkę. Myślę, że to się rozpuszcza w wodzie z solą. Jest tutaj sól. Jest to dosyć miękkie. Wygląda tak jak do pralki. I myślę, że to się rozpuści w wodzie, ta osłonka. I nie powiem wam, jakiego to jest zapachu. Dla mnie jest to jakaś pomarańczka albo mango. Okej, trochę czegoś innego się spodziewałam. Dziwne. Przejdźmy dalej. Dwójka. No i mamy kulę pierwszą. Mamy taką szarawą kulę. Bez znowu żadnych opisów. Ale ta bardzo ładnie pachnie intensywnie. Pachnie jak lawenda z nutką mięty. Kurczę. Kurczaki. Czyli ja już sobie sprawdziłam i z tyłu też nie mamy opisów do tego. Tylko mamy napisane, ile znajduje się, że to jest tabletka do stóp i dłoni. Prawdopodobnie do wrzucania sobie, do rozpuszczenia. I mamy ilość kul i ilość każdej z tych rzeczy. Ale ta kula naprawdę pachnie pięknie. Taka mięta właśnie z lawendą. Naprawdę ładna. Przechodzimy do trójki. Mam nadzieję, że nie stracę rąk i właśnie w coś wbiłam palec. I to coś się posypało. No to nie był dobry kalendarz. Albo to jest ta pastylka do nóg i rąk. Bardzo ładnie pachnie, tylko dlaczego to nie jest zapakowane? Ej, mam cały stół brudny. Widzicie, co tam się dzieje? Wzięłam na szybko pokrywkę od świeczki, bo naprawdę to się sypie strasznie. I ja zapłaciłam tyle pieniędzy za to. A więc boję się już otwierać czwórki. Bo to też jest w takim rozmiarze, więc boję się, że znowu w coś palec włożę. Więc delikatnie spróbuję. Więc nie wiem, co to było poprzednie, bo tu pisze, że to jest tabletka do kąpieli, dłoni i stóp. Więc to poprzednia tabletka, nie wiem, co to było. Tutaj mamy lemoniadę. Delikatnie pachnie, wam powiem, w czwóreczce. Ja będę sobie to tutaj odkładała. Na boczku. Jak widzicie, stół to już wygląda masakrycznie. A mój palec też. A więc zaopatrzyłam się w przyrząd, bo mój palec już cierpiał. Więc jedziemy do piątki. A jest jeszcze tyle okienek, a to się tak źle otwiera. Masakra jakaś. Jedziemy z piątką. A więc teraz mamy niebieską kulę. Pachnie ona morsko. Tak przyjemnie, delikatnie. Jedziemy do szóstki. A w szóstce znaleźliśmy takiego słodziaka, na którym jest napisany barwinek do kąpieli. I pachnie taką brzoskwinką soczystą. Siódemka. Idzie pewnie kolejna kula. Bo okrągłe okienko. Zobaczcie, jak to się otwiera, będzie wiaście. Już pół kalendarza wyrwałam. Musiało spaść. No co? Kolejna kula i się nie rozbiła, więc pewnie będzie się dziwnie rozpływać, bo spadła mi na stół. W kolorze delikatnie zielonkawym i pachnie takim jabłuszkiem, więc myślę, że kolor ma odpowiednik do zapachu. I teraz się boję, że w tej ósemce będzie ta kostka, co się posypała. Nie. Nie jest to ta kostka, jest to ta kapsułka.
A więc w kolejnym okienku numer 8 znaleźliśmy kapsułkę, tym razem zieloną. O Jezus, jak śmierdzi! Fuj, ta śmierdzi, ta zielona śmierdzi, naprawdę brzydko. Ja ją nie wkładam do tych rzeczy. Aż mi ręce śmierdzą. Le. Przypuszczam, że dziewiątka jest tutaj, a tak, jest dziewiątka. Patrzcie, w jakim stanie jest kalendarz, nie? Tak, by the way. I w dziewiątce znaleźliśmy romantyczny wieczór, tabletka do kąpieli, dłoni i stóp. To ładnie pachnie różą, bo jakimiś innymi kwiatkami, ale ładnie. Czemu ta jedna była w ogóle bez opakowania? Jedziemy do dziesiątki. Nie wiem nawet, czy to jest okrągłe. Widzę okrągłe. Zrobiłam dziurę w kuli, jest jeszcze większy syf. Dramat! Dramat z otwieraniem tego kalendarza. Boże, tyle pieniędzy zmarnowane. Pamiętajcie, że ciężki nie oznacza... Boże, wszystko się sypie. Jacek, jak ja mam to wyciągnąć? Dobra, rozwaliłam trochę ją. Nieumyślnie. I ta pachnie podobnie, taki różany, kwiatowy zapach. Jest ona różowa i trochę ją rozwaliłam. Więc mam już pół pokoju w kulach do kąpieli. Jedziemy dalej, do jedenastki. Chyba będę otwierała tym mniej ostrym, mniej ostrą stroną, żeby nic nie zniszczyć. A w jedenastce znowu mamy barwinka do kąpieli, tym razem niebieskiego. I pachnie ładnie owocowo. Dwunastka. Dobra, zrobię to tak. Dwunastka i kolejna kapsułka. Tym razem pachnie jak truskaweczka. Ładnie. Ta zielona to dramat. Ona tam leży osobno, jak widzicie. Tutaj. Bo ta to nie. Nie pachnie zbyt dobrze. Jedziemy do trzynastki. Ja chyba to będę tak... Nie wiem, jak już mam to otwierać. O, może tak. A w trzynastce kolejną kulę mamy. Tym razem pomarańczową i również jest ona o zapachu delikatnie kwiatowym, ale bardzo delikatnym. Czternastka. Sobie pozwolę wyłowić przez... A więc w czternastce mamy wakacje pod palmą, tabletka do kąpieli stóp i dłoni. O zapachu takim rumiankowym, więc też fajny zapach. Piętnastka. Ja walczę wręcz z tym kalendarzem. A w piętnastce kolejny nasz barwinek do kąpieli. O zapachu również owocowym, takim malinowym. Szesnastka. Zrobię to tak jak w tamtym. O, i dobrze, że to tak zrobiłam, bo mamy kolejną taką kostkę nieopakowaną, która się strasznie sypie. Z jakimiś kwiatkami ona jest. Przyjrzyjcie się. Pachnie dość intensywnie i bardzo, bardzo się sypie. I teraz siedemnastka. Zobaczcie, w jakim stanie jest kalendarz. A w jakim stanie jest mój stół. Siedemnastka. Ja już chyba tak to będę rozwalać, bo to już nie ma sensu, żebym ja otwierała te okienka normalnie. Siedemnastka, a w siedemnastce mamy kolejną tabletkę do stóp i dłoni, górski strumień. I pachnie podobnie jak wcześniejsza, nie wiem, czy ten zapach już przeszedł tą tabletkę. Nie ma tutaj żadnego zachwytu. Może trochę jak kostka do kibla. Jedziemy dalej. Osiemnastka. W osiemnastce mamy kolejną zieloną... O matko, Jacek, weź to powąchaj. Kolejna zielona, z tej strony. Nie wiem, czym ona pachnie, ale nie ładnie, tak jak tamta. Nawet Jacek zrobił krzywą minę do tego. Dziewiętnastka. W dziewiętnastce mamy kolejną kulę, tym razem białą. Pachnie waniliowo. Dwudziestka. W dwudziestce kolejna pomarańczowa kapsułka i pachnie tak samo jak poprzednia pomarańczowa.
Zostały nam już cztery okienka, nasz kalendarz wygląda jakby przeżył wojnę, więc ja już po prostu będę tak rozrywać do dołu. 21. Mamy żółtą kulę i zapach cytrynowy, cytronowo-limonkowy bym powiedziała. 22. W 22 mamy sielskie południe, kapsułkę do kąpieli dłoni i stóp. Bardziej przyprawowo pachnie. 23. W 23 mamy kolejną kapsułkę i ten zapach również już nam się powtarza. I ostatnie 24, co dostaniemy na święta. Już zaglądamy. W 24 znaleźliśmy różowo-fioletową kulę i pachnie bardzo ładnie malinowo. I to już wszystkie okienka. Teraz przejdziemy do podsumowania. A więc tak wygląda podsumowanie naszego kalendarza. Znajdowało się w nim 8 kul do kąpieli, 4 tabletki do stóp i dłoni, 3 barwniki do wanny, 6 kapsułek nie wiadomo do czego i 2 bez folii takie tableteczki. Więc powiem Wam tak. Dużo jest tego, no ale nie jest to zbyt dobrze przemyślane. Karton, w którym były rzeczy, był twardy, nie można było otworzyć okienek. Sami widzieliście, co się działo. Przebiłam jedną kulę, bo po prostu musiałam użyć jakiegoś przyrządu do otwierania tego. Jeśli chodzi o te, to je wystarczy dotknąć i one się sypią. No, słabo przemyślane. Mam nadzieję, że one się sypią dlatego, bo są tak super, że one się super rozpuszczą i będzie super kąpiel z nimi. A jeśli chodzi o te dwie, co leżą po boku, to one po prostu tak śmierdzą, naprawdę tak śmierdzą, że ja ich nawet nie wkładam na jeden talerzyk z tym. Po prostu nie da się nawet tego wąchać. Więc nie wiem, co mam myśleć o tym kalendarzu. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Czy opłacało się, czy się nie opłacało. No ja nie jestem do końca zadowolona. Spodziewałam się czegoś lepszego po tak drogim kalendarzu. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam Was do stawienia łapki w górę, jeśli lubicie filmy z kalendarzami adwentowymi. I oczywiście o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film, nie zapomnijcie wcisnąć. I oczywiście zapraszam Was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram. Tam również dodaję często zdjęcia, często pojawiają się jakieś filmiki na TikToku właśnie z takich kuli, barwników i innych produktów do kąpieli. Możecie zerknąć, możecie mnie zaobserwować, zafollowować. Wszystko, co tylko chcecie, ja Was serdecznie zapraszam. A dzisiaj dziękuję Wam za ten film. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!